po wyłonieniu stomii, z punktu widzenia oczywiście seksualności osoby, której wyłoniono stomię, najważniejsze się wydaje dojście do ładu z nowym stanem ciała, czyli znowu powrót do takich rzeczy, co do których bardzo często, rzadko zadajemy sobie pytanie, czy lubię swoje ciało, czy je akceptuję, czy w tej nowej kondycji, w zmienionym stanie jestem w stanie na przykład rozebrać się przed partnerem, partnerką, co mnie blokuje, czego tak naprawdę się boję. I znowu tutaj świadomość i spokój to są takie dwa słowa klucze, które mogą pomóc nawigować przez ten trudny czas. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby nie bać się szukać pomocy u specjalistów, bo ta zmiana jest tak dramatyczna i może tak głęboko zmienić sposób, w jaki czujemy nasze ciało, w jaki sposób widzimy siebie w ogóle w relacjach interpersonalnych, intymnych, że może się okazać, że bez pomocy specjalisty będzie nam bardzo trudno samemu poradzić sobie z takim wyzwaniem. Stres, lęk, podwyższony poziom lęku spowalniają proces zdrowienia, że osoba, która odczuwa silny lęk, gorzej dochodzi do zdrowia, jest w słabszej kondycji psychicznej, ale też fizycznej. W związku z tym takie dobre poruszenie sfery seksualnej, która daje szansę na poczucie bezpieczeństwa, na też akceptację siebie, na poczucie się wartościowym, pełni sprawnym i kochanym, powoduje, że proces zdrowienia i dochodzenia do dobrej kondycji u pacjenta ze stomią jest o wiele szybszy. To wykluczenie i problem, z którym staramy się walczyć, dotyczy wszystkich sfer życia, bo tak jak następuje wycofanie z ogólnie pojętego życia społecznego, to znaczy zanikają kontakty towarzyskie, tak samo zamykają się drzwi sypialni. I jest to duży problem, a należy pamiętać o tym, że rośnie liczba stomików, zmniejsza się stopniowo ta średnia wieku osób ze stomią. Jest to duży problem dla osób, które mają stomię, a powinny prowadzić pełne i normalne życie. Partner powinien towarzyszyć, tak jak towarzyszył też w chorowaniu, tak? Był przy zabiegu operacyjnym, czekała się osoba chora wybudzi, tak? Pomagał jej na początku. Tak samo trzeba robić to we dwoje, rozmowa jest niezbędna, ale warto też się przełamać, bo często wymaga to pokonania pewnej bariery i pytać, na przykład pielęgniarkę stominą, czy możemy uprawiać seks, czy nic się nie stanie, jak zabezpieczyć wyłonioną stomię właśnie przy pieszczotach, przy obcowaniu ze sobą. To są takie rzeczy, które pielęgniarki wiedzą. Warto też czasami się udać do seksuologa. Ja myślę paradoksalnie, że to może być też tak, że stomia i takie zderzenie się z dużym problemem może pozwolić na odkrycie na nowo seksualności. Czasami zgubionej dużo przed wyłonieniem stomii.